Kolejna odsłona magazynu God Save Premier League. W tym tygodniu, oprócz zapowiedzi, zastanowimy się nad naszą jedenastką. Rozpoczniemy nasze rozważania nad jedenastką sezonu w Premier League, gdyż jak wiemy, liga już dociera pomału do końca. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bramkarzach. Będziemy rozmawiać o bramkarzach i będzie to naprawdę dobry odcinek, coś czuję. Bo tych bramkarzy w tym roku w Premier League dobrych było kilku przynajmniej. Ale co ciekawe, niewielu z nich jest Anglikami. Mimo, że liga angielska. Mimo, że liga angielska, to mamy dwóch Belgów w tych okolicach, o których trzeba wspomnieć. Mamy Polaka, no i Hiszpana. Hiszpana. Kolumbijczyka. Jest też Begowicz, który jest Bośniakiem. No i Hugo Lloris, Francuz. No jest ich sporo. No to co, zaczynamy. Tak, pytanie może od razu kluczowe zadam. Później będziemy pewnie, to nam rozbuduje trochę naszą dyskusję. Kogo ty byś wybrał do swojej jedenastki na bramkę? To jest trudne pytanie. Dlatego mamy na to całą część. Wszystkie kategorie wskazują na Simona Mignolet. Tylko mi w Simonie Mignole brakuje takich spotkań, jakie miał Dawid De Gea w tym momencie. Takie jak miał De Gea na przykład z Liverpoolem na Old Trafford, że bronił wszystko. Ja nie pamiętam takiego meczu Mignole w tym sezonie, kiedy ratował, że tak powiem, swój zespół, ratował skórę przed stratą punktów. Ja pamiętam tylko wtedy mecze Mignole dobre i czyste kąta, wtedy kiedy defensywa Liverpoolu grała dobrą piłkę i była kolektywem. Czyli ta gra, mówisz, Mignole mogła wynikać bardziej z dobrej postawy defensywy? Dobrej postawy po zmianie systemu trójki Kan, Szktelsa, Ko, która rzeczywiście wtedy ta defensywa była trzymana w ryzach i ta defensywa wtedy pokazywała, że jest ok. No to kogo byś w końcu wybrał? Mówisz, że tak Mignolet jest taka zagadka trochę. Ciężko go jakoś ocenić jednoznacznie. W sumie jest dla mnie 4-5 bramkarzy. Nawet 6 bym powiedział. Mignolet, Fabiański, Courtois, De Gea. Mignolet, Fabiański, Courtois, De Gea. Jest też Joe Hart i Hugo Lloris. Których, mimo wszystko Lloris? Tą ostatnią dwójkę bardzo cenię, bo Lloris, gdy jest w formie, gdy ma odpowiednio zbilansowaną defensywę przed sobą, potrafi być prawdziwym kapitanem zespołu. Ale i ten potrafi dobrze grać. To ja go pamiętam bardzo dobrze z poprzednich sezonów. Ale mi się wydaje, że Lloris ma właśnie ten sezon trochę taki jak cały Tottenham, czyli jest po prostu ciężko i można powiedzieć, że całe te 30 parę spotkań pod górkę, tak na dobrą sprawę. No ale mówiłeś tutaj, że w perspektywie tych lat, które rozgrywamy, oceniamy w sumie tylko ten sezon. No więc jeżeli chodzi o ten sezon, no to zagadka rozwiązana. Odchodzi mi Joe Hart i Hugo Lloris. To masz 4. Już mam 3. Mignolet, Fabiański, Courtois i De Gea. To jest 4, przepraszam, pomyliłem się. No to jak dwóch weźmiesz, już jednego będziesz na ławkę posadzić. To już połowę wystarczy odsadzić. No dobra, no ja bym wybrał tak, De Gea na pierwszego golkipera i Simona Mignolet na rezerwowego. De Gea i Mignolet. No, a jakby pozwolono mi wybrać trzeciego, to bym wybrał Fabiańskiego. Zastanawiam się teraz, którzy kibice bardziej zadowoleni, bo jak wiemy, Manchester i Liverpool ze sobą nie przypadają za bardzo. Obiektywnie brakuje mi w Mignolet takich meczy, jakich miał De Gea. Takich, gdzie po prostu ratował swój zespół. No i jednak docierają do mnie też te argumenty o tym, że ta defensywa Manchester United cały sezon nie była taka, jaka być powinna, tylko często była kontuzjogenna. To o tym na pewno ty też powinieneś powiedzieć. Natomiast Simon Mignolet miał dobrą defensywę przez dużą część sezonu przed sobą, ale też dużo błędów, które nie pozwolą mu sięgnąć po ten tytuł najlepszego bramkarza, ponieważ pamiętamy początek sezonu i tragiczne wręcz błędy Mignolet. Natomiast De Gea gdzieś tam równo stał, bez jakichś większych wpadek, a z naprawdę dużymi przebłyskami. Ale zawsze solidnie. Tak, tak. Wspomniałem się o tych wpadkach, tak to nazwijmy. No i one właśnie sprawiają, że jakoś on mnie nie przekonuje. I
Powiem szczerze, że okej, okay, z De Gea jestem w stanie się zgodzić, żeby naszej mojej przynajmniej jedenastce, w swojej umieściłeś jego i Minole. Nie no, ja go dałem jako pierwszy, De Gea jest pierwszym bramkarzem. Tak, tak, tak. A tu się zgadzamy. Minole na ławce. Tak. Myślę, że to ławka rezerwowych też możemy sobie wybrać ławkę rezerwową. Tak jest, oczywiście. Dlaczego nie? U mnie na ławce wylądowałby Łukasz Fabiański. Myślę, że to jest chyba trochę tak patriotyczne względy, ale też to, że Fabiański przecież się odrodził w sumie w Swansea. To był dobry transfer. Tak, to jest dobry transfer. Łukasz Fabiański naprawdę jest dobrym bramkarzem. Numer jeden dla kadry? Numer jeden dla kadry. Irlandia to potwierdziła? Tak, ja to będę powtarzać. Kadra potwierdziła mi to, że Fabiański powinien być pierwszym bramkarzem. A Boruc? Boruc jest świetnym bramkarzem, ma świetny sezon, ale jednak jest szczebelek niżej. Ale teraz Premier League. A no to teraz jak będzie w Premier League, no to będzie miał mi okazję udowodnić, że jest lepszy od Fabiańskiego. No zobaczymy, chyba będziemy czekali na starcie Burnemów, oczywiście, jeśli tam zostanie Jeżeli Boruc. Nie przegrają 19-0 z Charlton Athletic i... Raczej wątpimy w takie cuda. Co do drugiego bramkarza, znaczy drugiego, tego, który będzie w podstawowej jedenastce. Bardzo serce by chciał, żeby był ktoś z Arsenalu, ale tak, Ospina rozegrał tylko 13 spotkań, więc no to nie jest dla mnie wystarczająca ilość występów, żeby móc powiedzieć, że od razu jest najlepszy w lidze, czy coś takiego. Szczęsny, no to wiadomo, że miał wpadkę szczególnie zimą, szczególnie, można powiedzieć, był dość niepewny. Dość niepewny, ale ten... Ja bym powiedział, że problem Szczęsnego nie wzięły się w głowie spadki formy, jakiejś dużego spadku formy, który powodowałby naprawdę jakieś kuriozalne błędy, które mu się zdarzały w poprzednich sezonach. Tylko po prostu w głowie mu się przewrócił. Cudówka po prostu uderzyła, no nie ma to jak w sumie jego ojciec Maciej Szczęsny też nie był święty, z tego co wiemy. Tylko Maciek Szczęsny, że tak powiem, bronił w polskich warunkach, on za granicą nigdy nie był. Prawda, nie był Maciek Szczęsny nigdy za granicą. A jednak jeżeli jest się dobrym zawodnikiem w Polsce, to dużo grzechów jest przebaczanych, bo po prostu nie ma kim zastąpić. A zobacz, Szczęsny zawalił, Sodówka uderzyła do głowy. Wenger jest na tyle dobrym trenerem, że od razu ma Ospinę, który broni też na poziomie Szczęsnego z tego sezonu. I jest młody junior angielski, który może się przecież rozwijać. Wracając do mojej jedenastki, znaczy do bramkarza w tej jedenastce, który będzie numerem jeden, bo jak wiemy na ławce sadzam Fabiańskiego. Długo się zastanawiałem, czy to będzie Kurt czy De Gea, no bo obaj są naprawdę dobrymi zawodnikami, świetnie się prezentują w tym sezonie, ale myślę, że jednak De Gea wygrywa to miejsce w składzie z jedynką na plecach. Chyba on był tą taką częścią United, która się najszybciej właśnie, czy odrodziła, czy można powiedzieć, że De Gea się odrodził. On był na poziomie. Chociaż miał na początku przy jego transferze, pojawiły się głosy, że no, to był nieudany transfer, a jednak ten sezon pokazał co innego. Ten sezon, poprzedni sezon już pokazują, że to jest dobry transfer i nie dziwi mnie tak naprawdę zainteresowanie tym zawodnikiem Realu Madryt, bo przecież Iker Casillas wieczny nie będzie i myślę, że tutaj może być podobnie jak z Xabi Alonso w Liverpoolu kiedyś, że po prostu Xabi chciał wrócić do Hiszpanii, żeby udowodnić w Realu, że jest solidnym zawodnikiem, który nawet w Realu sobie poradzi i myślę, że za rok możemy De Gea już nie oceniać jako bramkarza Premier League, tylko może jednak ten Real Madryt naprawdę złoży taką ofertę, że i Manchester United ulegnie. Tego się najbardziej myślę, nawet boję, jeżeli chodzi o dobro ligi i że znowu Real Madryt czy Barcelona po prostu dadzą tyle pieniędzy, że tych najlepszych zawodników znowu wykupią, tak jak było na przykład z Suarezem, a w zamian pójdą zawodnicy do Premier League, którzy jednak do końca nie sprawdzili się w hiszpańskiej, tak jak na przykład Mesut Özil w Realu Madryt, i po prostu zostaną oddani, że tak powiem, za pół darmo, za pół swojej wartości. Wróćmy może do Premier League, już tak konkretnie, bo się troszeczkę zagalopowaliśmy. Jest problem z angielskimi bramkarzami. To, co wspomnieliśmy już na początku, jest autentyczny problem, ponieważ kogoś z angielskich bramkarzy wyróżnił? Joe Hart ma tak słaby sezon, jakiego dawno nie pamiętam, tak szczerze. On ani się nie popisuje jakimiś wielkimi paradami, ani nie broni na takim poziomie, żeby Manchester City mógł naprawdę zagrać o więcej niż czwarte miejsce, czy po prostu zgarnąć mistrzostwo. No nie ma takich bramkarzy w Anglii w tym momencie poziomu choćby Simana z Arsenalu kiedyś, na pewno pamiętasz. Swego czasu, tak jest. No albo choćby, no nie wiem, Davida Jamesa. No, czy Paula Robinsona już, jeżeli... No, Paul Robinson, jeżeli aż tak schodzimy. To już jest zdecydowanie mniej.
powiedz mi, kogo w tej lidze widzisz poza Hartem z Anglików, jeśli chodzi o bramkarzy oczywiście. No, na pewno jest Robert Green z Chris Parker. Ten sam, którego pamiętamy z RPA, jeśli dobrze pamiętam. No i tak, ten sam, którego pamiętamy z RPA, ale no jednak no nie można powiedzieć, że jedna wpadka, wpadka przekreśliła jego karierę, bo wydaje on mi się jest i solidnym, że tak powiem, jest solidnym na pewno bramkarzem, który Queen's Parkowi pomaga w tym sezonie. Ja mi się wydaje, że Robert Green to jest troszeczkę taki Tomasz Kuszczak angielskiej kadry. Miał jedną solidną wpadkę i to jest mu pamiętane, tak, tak. I chyba będzie pamiętane jednak. No niestety tak to już jest z bramkarzami, że bardziej pamiętasz te wpadki niż... Ale wpadkę Boruca jakąś pamiętasz? Wpadkę Boruca na Irlandii chyba każdy pamięta. No dobra, chociaż... No tak, to była wpadka Boruca, okej, zgoda. To... Wpadkę Jurka Dudka też pamiętam. W meczu z Manchesterem United. Diego Forlan strasznie go odśmieszył. Wpadki Fabiańskiego w Arsenalu czy Szczęsnego, no też są rozpamiętywane. Szczęsnego raczej tutaj nie trzeba specjalnie przywołać, bo jego wpadek było dość sporo, tak na dobrą sprawę. No właśnie. Fabiański, no to ten Flappy Hanski, którego pamiętamy z angielskich mediów. No ale jednak te wpadki nie są tak rozdmuchiwane jak chociażby wpadka Kuszczaka. No przepraszam, no ale no, wpadka Kuszczaka polega na tym, że pokonał go inny bramkarz, a wpadka na przykład Boruca polega po prostu na tym, że zabrakło mu technicznego przygotowania do meczu. Gdzieś po prostu psychika może też źle zagrała. Natomiast no wpadka Kuszczaka no, to jest taka wpadka, która długo się nie... która prędko się nie zdarzy już w tym momencie. No. Ciężko jest jej nie pamiętać. Zaczęliśmy tak tą jedenastką sezonu, ponieważ ta jedenastka sezonu została wyłoniona już na tę nową sprawę. Dlatego zaczęliśmy się bawić w nasze jedenastki. Jedenastka sezonu dosyć mocno kontrowersyjna. Ja cię tylko bym poprosił w tym miejscu, żebyś nie mówił, kogo byś kim zastąpił, bo to nam tak na nową sprawę dopiero wyjdzie, jak już stworzymy własne. Mhm. Kogo byś wyrzucił? W ten sposób cię spytam. Może najpierw podam skład tej jedenastki: Deha, Bertrand, Terry, Cahill, Ivanovic, Coutinho, Matic, Hazard, Sanchez, Kane i Diego Costa. Dużo Chelsea. Dużo Chelsea, ale jeżeli mówisz, kogo bym wyrzucił, tak? Wyrzuciłbym Bertranda. Bertranda i zmieniłbym ustawienie na 3 obrońców, 4 pomocników, 3 napastników. I nie mów, kogo bym wyrzucił. Wyrzuciłbym z tej jedenastki Coutinho i Garego Cahilla jeszcze. Mimo wszystko. Ja jestem ciekaw, kim ich zastąpisz, ale to nam będzie wychodziło w przekroju następnych odcinków, także już zapraszamy do słuchania. Jedenastka sezonu to nie jedyne wyróżnienie, jakie się objawiło. Halo, ale kogo ty byś wyrzucił? Kogo ja bym wyrzucił? No właśnie. Bertrand, Coutinho, a nad resztą musiałbym się poważnie zastanowić, znaczy nad tym Cahillem nieszczęsnym, aczkolwiek myślę, że to wyjdzie, bo podejrzewam, że jeszcze nie jestem do końca świadomy, kogo bym wyrzucił z tego składu tak w 100%, i to wyjdzie dopiero jak stworzę własną jedenastkę. Tak mi się wydaje. Ale Bertrand, Coutinho na pewno by się w niej nie znaleźli, więc mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że im mówię stanowcze i zdecydowane raczej nie. No to może teraz te inne wyróżnienia, jak już tak jesteśmy. No więc od razu trzeba powiedzieć, że najlepszym młodym zawodnikiem Premier League został Harry Kane z Tottenhamu i myślę, że to jest jak najbardziej zasłużone wyróżnienie. Tak. Nie było w tym roku młodego zawodnika, który prześcignąłby Harry'ego Kane'a. Aczkolwiek tak się stają, bo... Zwykle te wszystkie nagrody za miano najlepszego zawodnika zyskują napastnicy, pomocnicy, gdzie determinuje to ilość bramek. Ja nie mówię, nie sugeruję tego, broń Boże, że w tym sezonie był jakiś cudowny młody obrońca czy młody bramkarz, który by nam tak błysnął czy coś takiego. Ale tak ogółem, takie mam przemyślenie, że jednak częściej te wyróżnienia dostają ofensywni zawodnicy. Złota piłka na przykład, gdzie Neuer moim zdaniem był lepszy od Ronaldo i Messiego w tym roku. Odpowiem ci na to pytanie właściwie, że świat już taki jest. Świat potrzebuje kogoś, kto zrobi duży rozgłos, kogoś, kto strzeli te 50 bramek w sezonie, takiego Ronaldo, który wiesz, ma fryzurę, ma muskulaturę, a Neuer jest po prostu człowiekiem od czarnej roboty, on ma po prostu obronić, jak nie obroni, to tak jak w części, kiedy mówiliśmy o bramkarzach, jak nie obroni, to będzie słaby, to będziemy wypominać mu wpadki. Natomiast wpadek ofensywny
defensywnych zawodników ty nie będziesz pamiętać, no bo nie będziesz pamiętać, że stanął Ronaldo w obronie i założył mu Messi siatkę. No nie będziesz Bartosz tego pamiętać. Bartosz Klusarski nie trafiający do pustej bramki to jest ciągle widok, który przed oczyma mam. Ale to jest tak z polskiego podwórka bardziej. Ja bym polskiego podwórka nie mieszał do angielskiego, bo to jest jednak ale dwie galaktyki różnicy. Mówimy o wpadkach zawodników ofensywnych, więc w tej kategorii to rozpatruję. Broń Boże zestawianie lig ze sobą, bo to jest inna galaktyka w ogóle. Wiadomo, że są te wpadki tych ofensywnych zawodników, tylko po prostu ci tłumaczę, że świat potrzebuje, FIFA właściwie też potrzebuje dla większego rozgłosu zawodników ofensywnych, którzy będą strzelać dużo ładnych bramek. No bo co z tego, że Manuel Neuer obroni ci bardzo trudny strzał, wybroni, nie wiem, dwa rzuty karne w jednym meczu. To nie przyniesie chwały FIFA, rozgłosu, nowych kontraktów reklamowych. Piłka nożna w tej chwili poszła w bardzo komercyjny sposób i zawodnicy defensywni, tacy jak na przykład John Terry, Gary Cahill, Branislav Ivanović, Nemanja Matić, wcześniej Lucas Leiva z Liverpoolu, który potrafił rozegrać świetne sezony jako taki czarny pomocnik od czarnej roboty, taki defensywny, czy Xavier Mascherano. Tacy zawodnicy nie zostaną wyróżnieni, bo oni są zawodnikami od tak zwanej czarnej roboty. Chyba, że sukces Neuer będzie zapisany rozpocznie naukę strzelania z rzutów wolnych. Jest taki bramkarz brazylijski, nie wiem, czy kojarzysz. Najpierw niech się nauczy strzelać. Najpierw Manuel Neuer, patrząc na wczorajszy półfinał Pucharu Niemiec, powinien się nauczyć strzelać rzuty karne. A myślę, że nie tylko to nie jest Neuera kwestia, tak? Lam, to jest jeszcze Lam, Xabi Alonso. Buty poślizgowe, antypoślizgowe, no tak, to chyba muszą opatentować. Ale nie docinajmy może, co? Bo już taki ślizgnięty też był John Terry w swego czasu w finale Ligi Mistrzów. Ślizgnięty był też Steven Gerrard, ostatnio była rocznica. To taki bliższy przykład. Tak. Ale postanowiłem się nie pastwić dzisiaj jakoś. Jak tak mówię, że jestem miły w środę i w niedzielę, to no dobra, czasem te środy nie wypalają, ale niedzielę to już staram się. Dobra. Szczególnie gdy Arsenal przegra. W sensie być miły czy nie być niemiły? To starasz się być miły wtedy, kiedy Arsenal przegrywa bądź remisuje ważny mecz, bo boisz się wtedy, że ci ludzie zrustują. Nie, szukam plusów wtedy. Następne wyróżnienie, bo tak krążymy i odlecieliśmy do tych bramkarzy w ogóle gdzieś odległe. Najlepszym piłkarzem Premier League w tym sezonie został Eden Hazard. I tu chyba nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. No, Hazard jest kluczową postacią Chelsea, no co tu dużo mówić. Aczkolwiek pewnie wybrałbyś Sancheza. Wiesz co, ja bym znalazł chyba 10 jeszcze zawodników, możliwe, że 10, może chociaż przeginam, którzy mogli dostać to wyróżnienie, bo tutaj różnice myślę były niewielkie, mimo wszystko. Różnice były niewielkie, tylko polega na tym, że tego najlepszego zawodnika trzeba wybrać. Trzeba po prostu wybrać tego zawodnika, no i powiem ci szczerze, że rywalizacja jest... byłaby o ten tytuł wielka i dlatego myślę, że zadecydowało to, że po prostu Chelsea tytuł mistrza Anglii zgarnie i myślę, tak, że najlepszy zawodnik powinien być z przyszłego mistrza Anglii wybrany. Tak samo jak często gęsto MVP w NBA jest wybierany właśnie z najlepszej drużyny sezonu zasadniczego, nie? Tak samo tutaj powinien być po prostu... Jestem przeciwko takim praktykom, ponieważ może znaleźć się wybitna jednostka, która może nie sprawi, że jej drużyna zdobędzie tytuł, ale no, będzie na tyle wybitna, że będzie lepsza od innych w lidze. Ale jak wiemy, jednostka w sportach drużynowych... Masz może dobre przykłady. Ostatnimi dobrymi przykładami przecież był Gareth Bale dwukrotnie, Robin Van Persie jeszcze z czasów Arsenalu, czy Luis Suarez ostatnio. To są cztery dobre przykłady na to, że ta jednostka może się tak wybić, że mimo tytułu dostanie tą nagrodę. Tylko w momencie, jeżeli mówisz o tym, że masz 10 równorzędnych zawodników i każdemu z nich dałbyś ten tytuł, a możesz dać tylko jednemu, okay, no to powinien być mistrz Anglii. Dobra, to wtedy jestem w stanie się z tym zgodzić. Kończymy pierwszą część. Tak. Kończymy i przechodzimy do zapowiedzi kolejnej. Tak jest.